policję. I wszystkie inne kraje dobrze o tym wiedzą. Wszyscy ludzie się protestują i wychodzą razem w proteście. Szwecja sobie poradziła z pandemią. Nikomu nie zabrali miejsc pracy. Nie mają przymusowych noszenia maseczek. Czy wiecie, że lekarze mówią o tym, co się dzieje, kiedy nosisz tą szmatę na twarzy, że przyciąga wirusy, osoby z chorobami mogą jeszcze bardziej sobie zaszkodzić. Macie tego świadomość, że kiedyś niewolnicy chodzili w maskach. Kto się z tego śmieje? Kto to obserwuje? Ja wiem, że to jest wasza praca, ale miejcie też swój rozum i swoje serce i pomyślcie o nas, o rodakach. Jesteśmy Polacami, Polakami, jesteśmy suwerenami i powinniśmy siebie chronić, a nie garstki po prostu opętanych w tym rządzie. Brawo! Szanowni policjanci, mówi do was podinspektor, były major policji emerytowany, dowódca z Bosi, dowódca z Kosowa, dowódca AT na całe Mazowsze, antyterrorystów. Wspieracie w tej chwili antypolski rząd! Antypolski rząd wspieracie! Zrozumcie to! Fałszywa pandemia! Fałszywe jest wszystko, co mówi Morawiecki, co mówi Szumowski! Zrozumcie to! Stańcie po stronie narodu! Zróbcie to dla waszych dzieci! Dla waszych żon! Jestem byłym podinspektorem, majorem policji! Sebastian Nadolski! Legitymacja rodzinna! Jestem odznaczony krzyżem zasługi za ofiarność i odwagę za uratowanie ludzkiego życia! Byłem, można powiedzieć, na wojnie! Stawałem przed ludźmi, którzy do nas strzelali! Wiem, co to znaczy! Policjanci! Stańcie po stronie narodu! Chodźcie z nami! 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 Kochanie, Sebastian stawał w obronie żyć ludzi na innym terenie, nie w Polsce. Tam bronił, tam był moralny, tam był uczciwy, tam był rzetelny. A wy w obronie kogo stajecie? Korporacji, finansistów, banksterów, oszustów, ludobójców! Ludobójców, którzy szczepią ludzi! Słyszeliście o Indiach, słyszeliście o Filipinach, słyszeliście o Afryce. Po szczepionkach ludzie umierają. Wiecie, czym są szczepionki? Jak nie wiecie, to poszukajcie na internecie, w internecie. Z czego powstają szczepionki? W życiu byście nie stanęli przeciwko nam. W życiu, gdyby wam do głów nie wpajano niemądrych rozkazów. Jeszcze raz apeluję do wszystkich. Obejrzyjcie sobie, wrzućcie sobie Kalifornia, Sacramento, jaki jeden żołnierz Marines pokonał cały pluton policji. Rzucili wszystko, odeszli. To było kilka dni temu. Przypomnijcie sobie, szanowni policjanci, policjantów z Odessy. Oni stanęli po stronie lodu. Poglądajcie sobie obrazki z innych państw. Jak śmiecie, czy wy dzisiaj wracając do domu będziecie mogli się ogolić i spojrzeć w lustro, co wy dzisiaj robiliście? Czy to nie jest hańbiące? My was tylko wzywamy w pokojowy sposób. Odstąpcie od tych rozkazów, które są niemoralne, nieuczciwe, żenujące przeciwko Polakom, przeciwko narodowi polskiemu, gdzie cały czas trwa depopulacja narodu polskiego. Wyjechało nas 8 milionów. 8 milionów. Nikt wam tego nie powie. PiS wam tego nie powie. Spożywamy GMO, spożywamy zatrutą żywność. Też taką jedzie. Mamy wszystko już, wszystko do depopulacji Polaków. I tak jest. Jeżeli nie wierzycie w to, o czym my tutaj dzisiaj do was mówimy, to wy po nas jesteście w następnej kolejności do likwidacji.
bo wojska okupanta są tutaj. Nie będziecie mieli nic wpływu w ogóle na to, co tutaj okupant zza wielkiej kałuży dla nas przygotuje. Będą pacyfikować nas, będą pacyfikować was. Wy macie rodziny, żony, dzieci. Wróćcie! Nawet po dzisiejszym i wczorajszym dniu, wracając do jednostki, gdybym ja tam wrócił, to bym po prostu rzucił ten mundur i już go drugi raz nie założył. Jeżeli macie coś innego w głowach, serdecznie wam współczuję, że taki mętlik wam zrobili. Wzywamy was do pokojowej, zawsze demonstracji okazywania niezadowolenia. Stańcie w obronie narodu polskiego, który już jest mieliście. Stańcie z nami! Stańcie z nami! Panie komendancie Szymczyk! Apeluję do pana! Niech pan stanie po stronie narodu! Panie komendancie Górny! Apeluję do pana Sebastian Nadolski, były major policji! Dowódca na misjach pokojowych! Niech pan stanie po stronie narodu! I inne służby tak samo! Stańcie z nami! 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 Polakami! Panowie policjanci, kiedy przychodzimy dookoła was, patrzymy wam w oczy! Widzimy, że jesteście dobrymi ludźmi! Dobrymi ludźmi, którzy zostali wprowadzeni w błąd! Oszukańczym prawem! Oszukańczym rozporządzeniem! Propagandą! Protestowaliśmy wiele razy przeciwko cenzurze prewencyjnej, przeciwko kłamstwu rządu, przeciwko kłamstwu telewizji publicznej, w Polsacie, w TVN-ie. Dlaczego tu nie ma żadnych mediów? Dlaczego, kiedy protestowaliśmy w obronie polskich złóż naturalnych, zasobów naturalnych, które są ostatnią ostoją, ostatnim skarbem narodowym, to jest jedyne, co nam zostało, bo rozebrali nasz kraj przez ostatnie 30 lat. Po której stronie teraz stoicie? Kochani, broniłem was w Sejmie przed podniesieniem limitu promieniowania elektromagnetycznego. Oddawałem wszystkie swoje godziny. Nie pracowałem, nie ożeniłem się, dlatego że nie chcę żyć w takiej Polsce. Dlaczego stajecie przeciwko narodowi? Kochani, w każdej chwili, mówię tutaj do każdego z was, możecie przestać wykonywać ten rozkaz. I mówię teraz do dowodzącego. Wiele razy spotkaliśmy się na manifestacjach, ale były pokojowe tak samo jak ta. Dlaczego miesiąc temu? Już jest siła, już jest siła. Już jest agresja, agresja! Ej, ja tu siedzę! Ja stosuję agresję! Pomoc! Stop tyranii! Stop tyranii! Chodźcie tutaj! Kochani policjanci, nie róbcie tego ludziom! Nie róbcie tego ludziom! Daj tutaj, daj kartę! Apeluję jeszcze raz! Policjanci, odstąpcie! Odstąpcie od czynności! Odstąpcie od czynności! Wzywa was były oficer wyższy policji! Podinspektor Nadolski! Odstąpcie od czynności! Łamiecie prawo, łamiecie konstytucję w tej chwili! Występujecie przeciwko narodowi! Przeciwko której, na który ślubowaliście! Rota przysięgi służyć wiernie narodowi polskiemu! Powiedz, co robiłeś, bo oni nie słyszeli. Proszę cię. Przypomnij, powiedz w ogóle o sobie. Jestem byłym dowódcą na misjach pokojowych, Bośnia, Kosowo. Byłym dowódcą ATE w Radomiu, na całe Mazowsze. Przedstaw się. Sebastian Nadolski, jeszcze raz się przedstawiam. Emerytowany wyższy oficer. Proszę was, apeluję do waszych sumień. Odstąpcie od tego, przekażcie kolegom, że C-19, COVID-19 to ściema. Pod przykrywką której chcą wprowadzić 5G, zaszczepić wasze dzieci i waszych rodziców, zniszczyć do końca, zdepopulować Polskę, zdepopulować nas, Słowian. To jest wrogi rząd, który wam zleca rozkazy. Rozkazy wedle artykułu 58 ustawy o policji nie powinniście wykonywać. Powiedz o tym Marynie, jak przekonał takich jego... Mówię do was tak, jak były...
dowódca, jeden z żołnierzy Marines, który występował w Kalifornii ostatnio. Wejdźcie do mnie na kanał, jestem teraz dziennikarzem. Na Lakwat TV dzisiaj wejdźcie po powrocie do domu. Zobaczcie, co mówi. Zobaczcie, jak się zachowała amerykańska policja. Jak się zachowała. Odeszli. Odeszli, odstąpili od czynności. Wy możecie zrobić to samo. Możecie zrobić to samo. Chroni was artykuł 58 ustawy o policji. Ten artykuł was chroni. Nie można wykonywać. Nie można wykonywać rozkazów dowódców, rozkazów przełożonych, które są nielogiczne, które godzą w naród, któremu ślubowaliście. Brawo! Brawo! Wolna Polska! 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 Czegoście się nawykali? Policja. Kołota, kurwa. Niemożliwe, że te 700 zł podwyżki, które dostaliście, upoważnia was do tego, żeby tak postępować. A jak na to wam jeszcze 200 czy 300, to będziecie zabijać? 500 plus to! Słyszeliście? 500 plus!